Dzisiaj krótko i konkretnie. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC i zapraszam Was na szczegółowy test obudowy od uwaga iBoxa, a jest to ich model Hiron TC. Zapraszam na film. Hiron TC od iBoxa to budowa w standardzie MIDI Tower wspierająca płyty główne maksymalnie o rozmiarze ATX. Cechą charakterystyczną tej obudowy jest fakt, że oba panele boczne, jak i cały front, są wykonane z hartowanego szkła dość mocno przyciemnianego natomiast obudowa posiada również swoje podświetlenie o czym będzie za chwilę. Oba panele boczne mają również jedną dość ciekawą cechę: nie przylegają bezpośrednio do samej obudowy, do szkieletu samej obudowy. Front, podobnie jak panele boczne, jest osadzony na gumowych takich kołkach dystansujących, i te mamy dodatkową przestrzeń, z jednej strony wentylacyjną, z drugiej strony to też dość ciekawie wygląda pod względem wizualnym. Oba panele boczne, jak i front są instalowane na takie niewielkie śrubeczki. Wszędzie są oczywiście gumki, które powodują, że szkło bezpośrednio metalu nie dotyka. No i również front możemy zdjąć. Na tym etapie warto również wspomnieć o filtracji. Mamy filtr siateczkowy instalowany na magnes na topie. Jest również filtr siateczkowy na dole obudowy pod zasilaczem. Ale co ciekawe, to nie jest tylko i wyłącznie siateczka wsadzona w uchwyty. Bo zobaczcie, jak go wyjmiemy, to doskonale widać, że tu jest także magnes, moi drodzy. Niestety brak filtra na froncie, co więcej z uwagi na fakt, że te panele nie dotykają bezpośrednio tej obudowy, tam też są, można powiedzieć, otwory wentylacyjne, bo tedy też bez problemu powietrze będzie się dostawało, a z uwagi, że nie jest to filtrowane, również i niestety kurz. Oczywiście pod filtrem przeciwkurzowym znajduje się miejsce na instalację opcjonalnych wentylatorów. Tutaj wejdą wam maksymalnie trzy sztuki wentylatorów 120 mm i na pewno dwie 140, co więcej miejsca nad płytą główną jest na tyle dużo, że tutaj również bez problemu zainstalujecie sobie standardowej grubości chłodnicę do chłodzenia cieczą. Tak 120 jak i 240, czy 280 wejdą. Myślę, że jedna przynajmniej powinna wejść 360 możliwe, że też w zależności od tego jakie będzie grubość, jak sobie później te węże poukładacie. Na panelu frontowym znajdują się trzy przyciski: jeden to jest przycisk zmiany podświetlenia, przycisk power oraz reset, diody informujące nas o pracy komputera oraz pracy dysku, standardowo dwa złącza mini jack do podłączenia słuchawek/mikrofonu i w sumie cztery porty USB, w tym dwa w standardzie 3.0. Obudowa opiera się na dwóch metalowych nóżkach, natomiast to nie metal, styka się bezpośrednio z podłożem, a piankowe całkiem słusznych rozmiarów podkładki. Szkoda, że nie guma. Na fabrycznym wyposażeniu obudowy iBox Hero TC znajdują się w sumie aż cztery wentylatory, trzy na froncie, 120 z podświetleniem RGB oraz jeden z tyłu, ale już bez podświetlenia, też 120 mm. Dodatkowe miejsce na kolejne jeszcze trzy 120 mm wentylatory znajduje się na piwnicy. W sumie więc możemy w obudowie iBoxa zainstalować aż 10 120 mm wentylatorów, z czego już cztery są na stoku. Przy tych stokowo zainstalowanych wentylatorach, zwłaszcza tych trzech na froncie się jeszcze na moment zatrzymam, ale najpierw o tym z tyłu. Jest to standardowa 120 mm konstrukcja o profilu grubości 25 mm, ale niestety podłączana tylko i wyłącznie na morek, więc praktycznie nie mamy żadnej możliwości kontroli prędkości obrotowej tego wentylatora z tyłu. Co do wentylatorów na froncie, to również nie są standardowe wentylatory zasilane z złącza 3 lub 4 pinowego i osobno poświetlenie RGB. Mamy tutaj jeden przewód oraz kontroler i pilot w zestawie. Możemy kontrolować za pomocą tego pilota zarówno poświetleniem, jego intensywność, możemy również kontrolować poświetlenie, na przykład włączyć sobie stałe poświetlenie, oddech dla danego koloru, na przykład powiedzmy sobie tego czerwonego, jeszcze troszeczkę intensywność zwiększymy. Możemy oczywiście również korzystać z różnego rodzaju trybów automatycznych, które są tutaj zaprojektowane. Natomiast ten kontroler służy również i ten pilot do kontroli prędkości obrotowej wentylatorów. Niestety ustawienia są tylko dwa: szybkie, maksymalna prędkość obrotowa obudowa wtedy jest bardzo głośna. Oraz powiedzmy sobie, taka średnia prędkość obrotowa wentylatorów. Niestety wciąż nie pozostaje ona cicha, ale jak to wygląda dokładnie na sonometrze, zobaczycie za chwilę. Na minus, że to jest niestandardowe podpięcie, i niestety tych wentylatorów bezpośrednio pod płytę główną nie podłączymy. Miejsca na aranżację okablowania jest wystarczająca ilość, w standardzie to są 2 cm ale pamiętajcie, że jeszcze dodatkowe jakieś 3 mm zyskujemy z uwagi na fakt, że to szkło nie przywiera bezpośrednio do szkieletu obudowy. Jest tutaj również wystarczająca ilość uchwytów do opasek oraz otworów, którymi te przewody możemy sobie poprzeprowadzać. I tutaj chciałbym dodać, że tak, fakt faktem, że nie mają one gumowych kołnierzy, ale powiem szczerze, że po złożeniu komputera wszystko działa, jakoś mocno nie rzuca się to w oczy. Ale co ważniejsze, z punktu widzenia kompatybilności otwory te są tak zaprojektowane, że przewody możemy bez problemu podprowadzić łącznie z tym oczywiście ośmiopilowym, co chyba też doskonale widać. Również po zainstalowaniu płyty głównej w obudowie nie trzeba nic kombinować, jak czasami się zdarza, że najpierw trzeba przewód poprowadzić, potem dopiero obudowę instalować. Możecie je to śmiało zrobić na końcu. Z tyłu obudowy widzimy również wycięty otwór na instalację niereferencyjnych chłodzeń. Jest on wycięty prawidłowo. Nic tutaj nie koliduje z backplate'em. Jest oczywiście miejsce na zasilacz na dole obudowy i tutaj nawet tak duża konstrukcja jak Dark Power Pro 750W z podłączonymi już okablowaniami weszła. Nie bez wciskania, ale weszła. A bliżej frontu obudowy znajdziemy dwie tacki do instalacji napędów 3,5 lub 2,5 calowych. W sumie w Chironie możemy zainstalować dwa napędy 3,5 calowe właśnie w tych tackach z tyłu oraz do czterech napędów 2,5 calowych, w tym dwa tu w środku obudowy. Co ciekawe obudowa wygląda jak przeprojektowana inna konstrukcja, ponieważ do góry przy froncie można zauważyć także elementy do instalacji dysków 5,25 cala, czyli na przykład napędu DVD, ale z uwagi na frontowy szklany panel jest to fizycznie niemożliwe. No i jak już przy wnętrzu obudowy jesteśmy, to tutaj oczywiście nie może zabraknąć dwóch najważniejszych informacji: kompatybilność z kartami graficznymi, w tym przypadku do 37 cm długości. I ta odległość, ta długość nie jest ograniczana, ponieważ tu na froncie żadnej chłodnicy niestety nie zamontujemy. A co do wysokości chłodzeń, to tutaj trzeba przyznać, że naprawdę duże brawa, bo wejdą nawet kulery o wysokości do około 17 cm. Zresztą wystarczy popatrzeć, ile chłodzenia, ile miejsca ma jeszcze chłodzenie z platformy testowej. No, jak o platformie testowej mowa, to chyba czas przejść do tego co najważniejsze, czyli do testów praktycznych. Sprawdzamy więc kulturę pracy. Oraz temperatury, jakie uzyskały podzespoły w tej obudowie. Przy czym tu od razu słowo wyjaśnienia. Niestety nie będzie porównania z innymi wcześniej testowanymi obudowami z kilku przyczyn. Po pierwsze, zupełnie inna karta graficzna w platformie testowej. Teraz jest to GTX 1080 od GB. O samej karcie będzie osobno, więc dłużej się nad tym nie zatrzymuje. Oraz drugi bardzo ważny fakt, że nie można porównać tej obudowy to to, że trzy frontowe wentylatory z uwagi na swoją charakterystykę nie można było ich podłączyć do płyty głównej, a tak jest w przypadku testów w innych obudowach w standardowej procedurze testowej. Ale zwróćmy uwagę na wyniki, jakie uzyskuje ta obudowa. Trzeba przyznać, że nawet na tej fabrycznej baterii wentylatorów jest naprawdę całkiem nieźle, biorąc pod uwagę żar, jaki się leje z nieba, gdzie nawet tu już temperatura wzrasta do około 25-26 stopni. To wyniki, które uzyskuje cała platforma, mowa tu zarówno o temperaturach wewnętrzu obudowy karty graficznej, jak i na procesorze, to są naprawdę niezłe wyniki, bo one w zasadzie niczym nie odbiegają od tego, co było do tej pory w przypadku testowanych obudów, mimo że mamy mocniejszą i gorętszą kartę graficzną, plus jeszcze ta dodatkowo temperatura otoczenia. Niestety, ale odbija się to bardzo mocno na kulturze pracy, ponieważ nawet w spoczynku ta obudowa z odległości 30 cm generuje hałas, na poziomie przekraczającym 40 dB, i to bardzo wyraźnie słychać, i to na tej niższej prędkości obrotowej wentylatorów. Również podczas testów obciążeniowych ta prędkość nie była dodatkowo zwiększana, więc cały czas lecimy na tej niższej prędkości. No i tutaj różnice są niewielkie w porównaniu do tego, co było bez obciążania. Reasumując, jeżeli chodzi o iBoxa, Hiron, TC, ta obudowa ma dwie wady, dwie wady, ale dosyć istotne, które dla niektórych mogą okazać się decydujące. Po pierwsze, to jest ta kultura pracy. To nie jest obudowa dla zwolenników ciszy. Co więcej, tych wentylatorów nie podłączymy sobie do płyty głównej bezpośrednio, żebyśmy tam mogli nieco ich prędkość obrotową zmniejszyć, bo posiadają one po prostu niestandardowe. Podpięcie zasilające oraz podpięcie do kontroli przy okazji diod RGB, a drugą taką wadą to jest filtracja przeciwkurzowa. Tak, jest widna na topie, jest filt całkiem dobry pod zasilaczem ale front nie posiada żadnej filtracji, co więcej panele boczne niedolegające bezpośrednio do obudowy również stanowią potencjalne miejsce dostawania się kurzu do środka. Są jeszcze wady mniejsze, mniej istotne, które tak naprawdę dla użytkownika no, nie mają prawie żadnego znaczenia jak fakt, że mamy chociażby wyłamywane śledzie, czy że ta podstawa pod nóżkami jest piankowa, a nie gumowa, co z czasem może skutkować tym, że po iluś tam latach zacznie się to wykruszać. Ale zalet ta budowa ma też całkiem sporo. Zacznijmy od wykonania. Powiem szczerze, że. Jakość lakierowania, kwestia grubości blach, tutaj w tej centralnej części, wykończenie poszczególnych elementów jest naprawdę bardzo dobre, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Również same nóżki tej obudowy, no tu nie ma plastiku latającego, po prostu wczepionego, to są porządnie przykręcone nóżki. Nie mogę się, choćbym chciał do tego e, przyczepić, ta jakość wykonania jest brawo, na naprawdę dobrym poziomie drugi duży plus tej obudowy to jest potencjał wentylacyjny. Do 10 wentylatorów, już na stoku 4 wentylatory. Widać to w tych wynikach wydajnościowych, że ta obudowa ma naprawdę bardzo duży potencjał wentylacyjny. Co więcej, no mamy sporo miejsca, tak, to co jak chodzi o kurię z minusem, tak o wentylację jest plusem, bo to powietrze do obudowy może dostawać się praktycznie z każdego zakamarka. Kolejna kwestia to funkcjonalność tej obudowy. Mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość instalacji chłodnic praktycznie tylko i wyłącznie do Topu. Natomiast mamy sporo miejsca na dyski, mamy dużo miejsca jak chodzi o aranżację okablowania, no i mamy także dużo miejsca na instalację kart graficznych, jak i chłodzeń, bo mimo niewielkich rozmiarów ta budowa jest naprawdę przestronna. Zamykając ten test, ja tutaj daję wyróżnienie designu. Ta budowa jest naprawdę fajna i chyba też producentowi o to przede wszystkim chodziło. Jest to również obudowa funkcjonalna, choć nie pozbawiona wad, o których było wcześniej. Moi drodzy, piszcie co sądzicie na temat Konstrukcji. Moim zdaniem jest ona dość nietypowa i bardzo ciekawa. Ja dziękuję Wam za ten film, jeżeli się podobał. Łapki w górę, mile widziane i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!